Witam. Dzisiaj zajmiemy się instrukcjami wyboru switch. Kodujemy w CodePenie. Switch przypomina co prawda instrukcje warunkowe if, ale się od nich różni. Pozwala zastąpić w kodzie kilka instrukcji warunkowych if, poprawiając przejrzystość kodu. Realizując te same zadania w instrukcjach if, oczywiście nie popełnia się błąd. Forma, w jakiej wpisujemy instrukcję wyboru switch, to najpierw wyraz switch, nawias i case. Wygląda to tak. Tutaj nie wpisujemy żadnego warunku na zasadzie tej, że nie wpisujemy a q mniejsze od 10. Nie oczekujemy tutaj, że będzie jakaś instrukcja, która odda nam boolean i się kod wykona, jak w przypadku if lub nie. Tutaj stawiamy jakąś wartość, jakąś zmienną. Nie warunek, coś jest równe, coś jest mniejsze, coś jest większe. Instrukcję wyboru. Później wpisujemy case 1. I co ma się wykonać? Document write. Wypiszemy sobie imię Kalmin i później przerywamy i robimy drugiego case'a, 2, document write i tutaj wpisujemy Damian. I jeśli chcecie, przepiszcie sobie ten kod, czyli na początku case, switch, później otwieramy ciało funkcji, nie funkcji, tylko ciało switcha, ciało instrukcji wyboru. Instrukcja wyboru, case 1, document write Kamil. To ma nam pokazać, wypisać imię Kamil. Tutaj jeszcze, oczywiście przypominam, ustawienie CodePena musi być tutaj run, żeby nam się wypisało. I case drugi, piszemy go w tej formie, case 1, dwukropek. I później warunek, który ma być spełniony. Nie wpisujemy tu żadnego warunku. Wpisujemy tutaj to, co ma się wypełnić. Tu wpisujemy zmienną. Naszą zmienną, na przykład w tym wypadku, jest jedynka lub dwójka, czyli case 1. Switch znaczy się po angielsku przełącznik. Przełączamy między case'em pierwszym a case'em drugim. Czyli wygodne to jest, przypomina konstrukcję if'a, ale jest mniej jak gdyby skomplikowany i bardziej często przejrzysty. Więc tutaj, jeśli chcemy wypisać na ekran komputera strony, czy jak to nazwiemy, Kamil, wpisujemy 1. I teraz oczywiście cofamy tutaj do run. I co nam się wypisuje? Kamil. I możemy tutaj wypisywać oczywiście różne wartości, mogą być wypisywane dowolne. Mogą tu być wpisane zmienne. Zaraz pokażemy inny przykład ze zmiennymi. Case 2, document write, Damian. Czyli switch 2, wpisujemy dwójkę od case'a, switch 2, czyli w tym momencie to jest nasza zmienna. I wpisujemy run i Kamil zmienia się na Damiana. I na tym polega podstawowe założenie instrukcji wyboru switch. Czyli instrukcja switch jest przełączana w zależności od wartości zmiennej. Zmienna 1 ma wartość Kamil, zmienna 2 ma wartość Damian. I to jest przełącznik. Przełączamy. 1, run, Kamil. No, najważniejsze, żeby dobrze zrozumieć instrukcję switch, to jest właśnie to, że ta jedynka jest zmienną, nie jakimś warunkiem. Tutaj mamy jeszcze na przykład słówko break. Bez tego breaka stanie nam się coś takiego. Wpisany mam 1, czyli Kamil, run i co nam się wydarzy teraz?
wyjdzie nam Kamil Damian. A dlaczego tak się wydarzyło? Gdyż instrukcja się nie zakończyła. Więc tutaj wpisujemy break. Wtedy instrukcja nam się kończy. Jeszcze raz run Kamil. Oczywiście tych case'ów może być tak naprawdę dowolna ilość. Case 3. Michał. Case 3. I oczywiście dalej piszemy document write. Dokument. Write. Dlatego nie lubię pisać w trakcie tego kursu, tylko wrzucać już gotowe napisy, gdyż na telefonie pisze się powoli. Michał. I tutaj na przykład wpisujemy, przesuńmy. No nie mogę się przesunąć, jak gdyby, o, udało się. Switch 2. Run. Co wychodzi? Kamień nam znika w tym momencie. I nic nam się nie podoba. A, nie podaje. No bo Michała nie zakończyliśmy, już sam nie wiem, albo kod się urwał, jak to czasami bywa w CodePenie przy mobilnym kodowaniu. Damian, Michał. Dlaczego Damian się nie skończył, nie wypisał tylko Damian, a wytrzymał, a wypisał także case 3? Bo nie użyliśmy słowa break. Break, czyli złam, przerwij. Koniec. Prison Break. Był taki serial popularny niesamowicie. Mi się kojarzy, że od niego chyba zaczęło się pierwsze takie ściąganie filmów z internetu. Run. Case 2. Damian. Document Write przy Michale. Dobrą rzeczą jest wpisać break dalej, ale nie jest to koniecznie, jeśli kod na Michale się kończy. Jednakże, jeśli będziemy chcieli dopisywać, rozbudowywać naszą instrukcję warunkową, no to lepiej jest wpisywać break, bo jak nie, to mamy błąd. Run. Nic nie zmieniliśmy, żeby był run. No wpiszmy tutaj trójeczkę w switchu. I co nam się dzieje? Run. Instrukcje wyboru. Jeśli się parę razy pomylę i powiem instrukcje warunkowe, no to niestety tak jakoś mi się weszło, gdyż instrukcja switch, tak szczerze mówiąc, w porównaniu do instrukcji if, wydaje mi się rzadziej wykorzystywana w kodach. Case 3, Michał, break. No i mamy Michał. Kolejny przykład instrukcji wyboru switch. Tworzymy najpierw zmienną let, zamówienie. Tutaj wpisujemy jej wartość, to makaron. I teraz wpisujemy case switch zamówienie. Tutaj mamy, wpisujemy naszą zmienną w nawiasy. Wpisujemy case pizza, dwukropek. Document write. Document write. Zamawiam pizza. Może być pizzę. Lepiej brzmi, chyba nie. Pizzę. Dalej. Break. Case macaron. Document write. Zamawiam makaron. Trzecie nasze zamówienie to case zupa. Document write. Zamawiam zupę. I co się wydarzy? Wciskamy run
zamawiam makaron, bo wartość naszej zmiennej to makaron. Tutaj zmieniamy wartość naszej zmiennej. Możemy na przykład teraz stworzyć inputa, który będzie pobierał wartość do tej zmiennej. I wpisujemy tutaj pizza. Pizza. I run. Nic na to wychodzi. Zamawiam pizzę. Do naszej wartości zmiennej wpisujemy zupa, run, zamawiam zupę, switch, przełączamy naszą zmienną z zamówienia na różne wartości. W zależności od jej wartości wyskakuje, wypisuje się nasze polecenie. Oczywiście to może być dodawanie, to może być różne wartości, to nie musi być taki napis. To mogą być na przykład różne wyniki. Dajmy na to bez sensu trochę. Proszę. Wpiszemy tutaj zamiast zamawiam makaron, zamiast dwa stringi, to wpisujemy jeden razy jeden. Dodać 3 i one. Zamawiam zupę. Oczywiście pamiętamy o słówku break. Teraz zmieniamy na makaron. Teraz naszą wartość jest przełączona naszego case'a, naszego switcha instrukcji wyboru na słowo makaron. I co nam wyszło? 4. Gdyż pod czwórką, pod case nasz, pod słowem kluczowym makaron, pod wartością naszej zmiennej, gdy przybiera ona słowo makaron, nie jest już zamówienie, ale działanie matematyczne. 1 razy 1 plus 3, czyli 1 razy 1 to 1 i razy 3 to razy 4. 1 razy 5, ale dlaczego 1? Bo to głupio brzmi. 3 razy 5 plus 3. Run. I możemy w ten sposób dowolnie zmieniać naszą wartość. Mogą być to różne operacje, mogą tu być funkcje, mogą tu być instrukcje warunkowe if. Może tu być właściwie wszystko. To jest wartość zmiennej i zmiennej. Nie musimy pisać zmiennej, tak jak w pierwszym przykładzie, kiedy wpisaliśmy po prostu tutaj cyfry. Klient na przykład dzwoni do lokalu i mówi, że chce zamówić pizzę. My mamy pizzę pod jedynką, wpisujemy tu jedynkę. Oj, 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 rozpędziłem się. Klient dzwoni do lokalu, w którym pracujemy, my chcemy i składa zamówienie pizza. Pizza jest pod numerem 1. I my wpisujemy tutaj 1. Nie wyjdzie. Dlaczego? Bo jedynkę potraktuję jako string. A czy wyjdzie błąd? Nie, ale wpisujemy tutaj oczywiście jedynkę. Jedynkę i jeszcze run. Czyli rodzaj takiego ifa, instrukcja warunkowa if, instrukcja wyboru switch. Zamawiam pizzę. I możemy numerki wpisywać. My wpisujemy w komputer 1, 2, 3, bo pizzę mamy pod 1, 2, 3, żeby było szybko, żeby na przykład nie wpisywać. Mamy tutaj, tworzymy input w HTML-u i powiedzmy do niego wpisujemy jedynkę, mamy listę, mamy jedynkę pizzę, dwójkę pizzę, trójkę pizzę, na przykład pizzę margheritę, pizzę carbonara, pizzę kebab czy jakieś inne i na przykład pod trójką mamy
zupę, pod piątką mamy spaghetti carbonara, pod szóstką spaghetti bolognese. I żeby nie wpisywać nazwy, wpisujemy tylko numer. Case 1 wyświetla nam i dla osoby, która przygotowuje zamówienie. Jedna osoba przyjmuje, druga osoba, dajmy na to, realizuje zamówienie, które później jedzie z dostawą, to wpisuje case 1, wyskakuje jej na monitorze case 1, klient zamawia pizzę, case 2, klient zamawia makaron i tak dalej, i tak dalej. Przypomina to bardzo instrukcję IF, ale są różnice. Jest to raczej konstrukcja prostsza. Instrukcja warunkowa Switch najczęściej zastępuje kilka instrukcji warunkowych i pozwala na zachowanie czystości kodu, jego czytelności, jego przejrzystości, łatwości wykonania. Jak gdyby mówimy, przełącz wartość w zależności od zmiennej. Więc tak wygląda instrukcja wyboru switch. Można ją dowolnie rozbudowywać. Zmienna switch, jej budowa to switch. Zmienna, nawiasy wąsate, klamrowe, case 1, case, wartość tam zmiennej, dwukropek, document write, albo ewentualnie co ma się wypisać, czy to działanie matematyczne, czy to jakiś string, czy to jakieś zdanie. To wszystko możemy. Przypomina to działaniem IF-a, ale instrukcję warunkową IF, ale składnia, wygląd jest zupełnie inna. Pierwsza rzecz w porównaniu, która rzuca się w porównaniu do IF-a, to brak tutaj warunku, że 0 nie jest większe od 1 i tak dalej. Nie szukamy tutaj wartości boolean. Switcha warto używać, kod wygląda wtedy czyściej. Można wszystko to samo praktycznie zrobić na ifach, ale dobrze wiedzieć o switchu. Nie jest to jakaś taka kluczowa wiedza w JavaScriptie, ale istotna, przydatna, którą trzeba znać. Ja już dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam do oglądania moich filmów. Niedługo kolejna część.